Witajcie, drogie puzelki. Zbliżają się walentynki, dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prosty kwiatek dla Waszej drugiej połówki. Prawda, że proste? Będziemy składać nieskomplikowanego, a ładnie wyglądającego kwiatka, z którym każdy powinien sobie poradzić. Kwiatek dużo lepiej wygląda, jeżeli zrobimy kolorowy kwiat i zieloną łodyżkę z jakimś tam listkiem. Także bierzemy się do dzieła. Zaczniemy od kartki A4. Zrobimy sobie kwadrat. Jak nie wiecie, jak zrobić kwadrat, to gdzieś tu się Wam pojawi link do filmiku. Ja na szybko sobie przygotuję i pamiętajcie, żeby tego ścinka prostokątnego nie wyrzucać, bo on się nam też przyda. Zastanawiacie się pewnie, co to jest. To jest kostka introligatorska do składania, po angielsku folding bone. Polska nazwa jakoś mnie nie przemawia, ale dobra. Generalnie służy to do ładnego, równego składania. Dobra, to sobie zostawiamy. Z tego będziemy robić łodyżkę i listek. A skupimy się na razie na kwadratowej kartce. Nasz kwadrat musimy sprowadzić do bazy trójkąt. Pewnie nie wiecie jeszcze, jak to zrobić, bo nie było filmiku z podstawowych baz, ale przejdziemy o tym krok po kroku. Gdzieś tutaj się będą Wam pojawiać też diagramy, tak że będziecie wszystko widać. Składamy sobie kartkę po skosach i na pół. Jeżeli macie z tym problem, po prostu złóżcie sobie na pół i te dwa trójkąty, które tu macie, zagnijcie sobie do środka. Tak, i mamy bazę trójkąt. Teraz te małe trójkąty składamy sobie na pół do środka. Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj przy tym kroku. Teraz przekładamy sobie jedną warstwę z góry w lewo i z tyłu tak samo przekładamy jedną warstwę w lewo. Tak, żeby mieć dalej dwie warstwy, tylko żeby mieć nieprzedzieloną kartkę. I składamy sobie te, nie wiem jak to nazwać, te trójkąty mniejsze też na pół, do środka. Wszystkie cztery. Także będziemy powtarzać z drugiej strony zaraz. Tak, i rozkładamy sobie to z powrotem. Dobra, teraz część taka najbardziej nieintuicyjna, bo sobie musimy zgiąć te krawędzie dalej niż za połowę. Możemy do tej linii, którą mamy po przekątnej zrobioną. Ale tak polecam, tak do połowy sobie zgiąć, bo to wtedy nie będzie nam robiło takiego kwadratowego kwiatka, tylko bardziej taki prostokątny. I drugi zginamy sobie po prostu na zakładkę z drugiej strony do niego. I teraz jedną warstwę wkładamy w drugą. Tu jest taka kieszonka. Tak. I jedną stronę wkładamy w drugą stronę. Tak, żeby nam się to trzymało. To nam powinno dać taką kieszonkę tutaj z dołu. Tak, i z drugiej strony sobie to powtórzymy. Że mamy taki trochę przestrzenny model już. Ale zaraz go jeszcze bardziej uprzestrzenimy. Widzicie, wyszły takie dwie kieszonki. Dalej musimy sobie ten model troszkę napompować. Tutaj od dołu jest taka dziurka, którą będziemy stali napompować ten model, żeby wyszedł taki nam taka piramidka.
Tak, mamy taką piramidkę przestrzenną już. I teraz od góry patrzymy sobie, która warstwa jest najbardziej na wierzchu. Tutaj mam tą. Łapiemy sobie tutaj za róg u góry i ciągniemy w dół. Tak, żeby sobie uformować taki płatek. Tak, możemy sobie go za nożyczkami albo czymś zaciągnąć, tak żeby się ładnie uformował. Teraz możemy po kolei sobie formować płatki, tylko dbajmy o to, żeby nam się to nie rozwaliło. I mamy kwiat gotowy. Dobra. Teraz bierzemy sobie nasz mały kawałek prostokąt. Oderwiemy sobie tutaj jeszcze taki mniejszy prostokącik, z którego zrobimy liścik. Listek. I mamy dwa kawałki. Ten mniejszy możemy sobie teraz tak złożyć na pół. I pod lekkim skosem możemy sobie zrobić z niego harmonijkę, tak żeby nam się ładny wzorek na liść zrobił. Otwieramy. Mamy taki, powiedzmy, pogufrowany kawałek. Teraz możemy go sobie obciąć jak listek lub pozaginać po prostu do tyłu. Tak, mamy taki listek, który później będziemy wkręcać w naszą łodyżkę. Ostatni kawałek papieru rolujemy po skosie, czyli wzdłuż przekątnej. Staramy się zwinąć go jak najciaśniej. Tak, jak będziemy gdzieś w połowie, możemy sobie tutaj nasz listek dołożyć. Zawinąć go troszkę, tylko tak, żeby nam nie wciągło go całego. Tak. I zawijamy. Tak, to się wam raczej nie będzie za bardzo trzymało, także możecie to podkleić sobie klejem. Mamy taką łodyżkę z listkiem. I teraz sobie ten kwiat w miejsce, w którym dmuchaliśmy, wkładamy, nakładamy. Listek troszkę za wysoko sobie zrobiłem, widzicie? O, i jest kwiat gotowy. Nie jest to trudne, bardzo skomplikowane. Jeżeli się boicie, możecie sobie popróbować na jakichś zwykłych kartkach i później spróbować zrobić z papieru kolorowego. No, mam nadzieję, że wasza druga połówka doceni wasz kunszt artystyczny i przynajmniej wywołacie uśmiech na jej twarzy. A tymczasem ja was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki i teraz się z wami żegnam. Pa, pa.